Dzień dobry wszystkim, mamy środę 30 listopada, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Broker. Zapraszam na poranny briefing wideo. Środa na pewno nie będzie należała do najnudniejszych dni w tygodniu. Mamy serię ważnych odczytów z globalnej gospodarki, która może wywołać zwiększoną zmienność. Na co warto zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności dynamika PKB z Polski, chociaż jak to jest ze złotym, raczej nie będzie większej reakcji. W dalszej kolejności inflacja bazowa ze strefy euro, jest to wskaźnik ostateczny, także prawdopodobnie wyjdzie na poziomie zgodnym z konsensusem. Jednak najważniejsze dane napłyną zza oceanu, dokładnie z Ameryki. Mowa tutaj o raporcie ADP, który może być swego rodzaju przesłanką przed piątkowym raportem NFP. Warto zwrócić uwagę, że kilka ostatnich odczytów jest bardzo zbliżonych, jeżeli chodzi o ADP i NFP, także może być i tym razem podobnie. Konsensus wynosi 170 tysięcy nowych miejsc pracy, poprzedni odczyt był na poziomie 147 tysięcy. Oprócz tego wydatki i przychody Amerykanów, indeks PCE Core, indeks Chicago PMI. Jednak są to obecnie dane drugorzędne. Prawdziwym królem, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, jest konferencja, inaczej posiedzenie OPEC. W końcu państwa OPEC i spoza OPEC mogą się dogadać, choć nie muszą, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Na rynku od kilku dni panuje istny chaos. Przedstawiciele poszczególnych państw prześcigają się w informowaniu prasy o obecnym stanie rozmów. Są to informacje naprawdę różne. Jedni chcą cięcia, drudzy chcą zamrożenia, trzeci nie chcą nic. Także dzisiaj wszystko się wyjaśni. Na 16 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu OPEC, także na pewno będzie ciekawie. Pół godziny później, bo o 16.30 cotygodniowe zapasy ropy według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Jednak tym razem jest to odczyt drugorzędny. Oprócz tego mamy dzisiaj Dragiego, mamy Powella, mamy Mesters Fed. A na 20 zaplanowana jest publikacja parzowej księgi. Przejdźmy zatem do analizy technicznej. W pierwszej kolejności euro-dolar, który obecnie porusza się w konsolidacji, odpoczywa od spadków. Wydźwięk na wykresie pozostaje spadkowy i nie zmieni się to dopiero po przebiciu poziomu 1.07. Wypada tutaj seria zniesień Fibonacciego, mowa tutaj o 23.6, 38.2, 61.8. Wszystkie te zniesienia wypadają przy 1.07, także jest to silny opór, którego przebicie z pewnością wywoła większy ruch na północ. Mimo wszystko bardziej prawdopodobna jest kontynuacja spadków, jednak tutaj kluczowe będzie przebicie ostatnich dołków przy 1.0520. Pozwoli to na spadek do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8% przy 1.0415. Dalej mamy AUD/USD, który jest w bardzo ciekawym miejscu, bo przy oporze w okolicach 0,75 znajdziemy tutaj równość fal wzrostowych, czyli niebieskie prostokąty. Zniesienie Fibonacciego 38,2%, stu sesyjną średnią kroczącą oraz widoczny tutaj dołek. Także opór silny. Prawdopodobnie kurs nie zdoła go przebić i dojdzie do spadku kursu. Najbliższym poziomem, który może sprawdzić problem rynkowi niedźwiedzia, będzie 0,7410, gdzie znajdziemy zniesienie Fibonacciego 61,8 oraz poziom overbalance, czyli widoczne czerwone prostokąty. Dodatkowo za scenariuszem zniżkowym przemawia dywergencja powstała na oscylatorze stochastycznym, widoczna tutaj. Dalej mamy EURPLN, który obecnie testuje ostatnie szczyty w okolicach 4,44. Warto tutaj zwrócić uwagę, że
ruch jest, jakby nie patrzeć, wzrostowy. Tutaj dołki są coraz wyżej, także prawdopodobne jest przebicie tego oporu i wzrost w kierunku tutaj widocznego szczytu przy 4,46. Wsparciem pozostaje zniesienie Fibonacciego 78,6, wypadające w okolicach 4,40. Przebicie go pozwoli na spadek do 4,39, czyli minimów widocznych w tym miejscu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.